styczniowym gminnym fleszu, Centrum Usług Online. Dzieci z klas 1-3 wróciły do szkół. Żłobek gminny Kraina Bobasa otrzymał dotację. Nowości w bibliotece, czytniki e-booków i dostęp do Legimi dla czytelników. Dzień babci i dziadka, konkursy i ferie online z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Sukcesy młodych piłkarzy z klubu sportowego Wisła Strzelce Górne. Budowa i modernizacja placów zabaw. Nowe wnioski o dofinansowania ze środków zewnętrznych. W celu ułatwienia kontaktu z Urzędem Gminy w Dobrczu uruchomiono Centrum Usług Online, czyli katalog usług świadczonych przez urząd, możliwych do załatwienia za pośrednictwem internetu. Katalog zawiera formularze w wersji edytowalnej, czyli do ściągnięcia, lub odniesienie dla danej usługi w ePUAP, czyli elektronicznej platformie usług administracji publicznej. Decyzją rządu, po feriach, dzieci z klas 1-3 wróciły do szkół. Odwiedziliśmy szkołę podstawową w Kotomierzu oraz zespół szkół w Borównie, żeby zobaczyć, jak funkcjonują w nowych realiach. Cieszę się bardzo, że uczniowie klas 1-3 wrócili do szkoły. Szkoła podstawowa w Kotomierzu przygotowana jest na przyjęcie dzieci. Wszystkie wytyczne ministerstwa i sanepidu zostały wprowadzone. Oddziały klas 1-3 mają swoje oddzielne klasy, oddzielne sale. Przerwy prowadzone są w korytarzach, w oddzielnych miejscach. W miejscach wspólnych uczniowie chodzą w maseczkach. Przy każdej klasie na korytarzach są płyny dezynfekujące. Dzieci dezynfekują ręce. Mam nadzieję, że jesteśmy przygotowani, bezpieczni. Nie dojdzie do żadnych zachorowań. Ja się bardzo cieszę, że wróciłam do szkoły, a w szkole jest o wiele inaczej. Bardzo się z tego cieszę. Ja też bardzo się cieszę, że wróciliśmy do szkoły, bo znów mogę widzieć moich przyjaciół. Bo spotkałam się z moimi kolegami, lubię chodzić do szkoły i uczyć się, bo lepiej uczyć się w szkole niż przy komputerze. Dzień dobry, witam serdecznie w Zespole Szkół w Borównie. Nasza placówka pracuje ze względu na przedszkole samorządowe praktycznie cały rok. Jednak teraz od 18 stycznia do naszej placówki wróciły dzieci z klas najmłodszych. Odbyło się to zgodnie z reżimem sanitarnym, czyli wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego. Nasza placówka została podzielona, szkoła podstawowa została podzielona na 3 sektory. Jeden dla klas drugich, jeden dla klas trzecich i osobny sektor dla klas 0 i 1. W każdym z tych sektorów mamy wydzielone toalety, hol do zabaw, także są osobne wyjścia. Dzieci mają i wychowawcy udostępniony płyn do dezynfekcji oraz termometry bezdotykowe. Także nastąpiła reorganizacja, jeżeli chodzi o świetlice. Dla każdego poziomu została stworzona osobna świetlica, tak aby uczniowie po zajęciach ze swoim wychowawcą edukacji wczesnoszkolnej mieli możliwość spędzenia cały czas w swoich klasach, w swoich oddziałach świetlicy do godziny 16:30. Nasi nauczyciele brali w zeszłym tygodniu udział w ogólnopolskiej akcji testowania, jeżeli chodzi o obecność wirusa COVID-19. I tutaj wszystkie testy, jeżeli chodzi o pracowników pedagogicznych, wypadły negatywnie i wszyscy są dzisiaj z nami i biorą udział w zajęciach. Jeżeli chodzi o zajęcia, to na pewno ten pierwszy tydzień jest to forma zajęć integrujących po dłuższej nieobecności. Jest dużo zabaw, czy na sali gimnastycznej, czy na świeżym powietrzu. Sale są bardzo często wietrzone, dezynfekowane i uczniowie, muszę powiedzieć, z uśmiechem na ustach wrócili tutaj do naszej placówki i realizują zajęcia, które są przewidziane w planie lekcyjnym zajęć stacjonarnych. Mam na imię Blanka, chodzę do klasy trzeciej i bardzo się cieszę, że wróciłam do szkoły, bo tęskniłam za koleżankami i kolegami z klasy. Wczoraj robiliśmy kulik i siebie ciągnęliśmy, a dzisiaj robimy prezenty dla babci i dziadka. Jestem Adam i cieszę się, że znowu jesteśmy wszyscy razem i że te wszystkie lekcje online się skończyły dla klas 1-3, żeby wszyscy mogli znowu się razem spotkać i porozmawiać albo pouczyć się razem. Zajrzeliśmy też do wyremontowanej części szkoły podstawowej w Dobrczu, gdzie niedługo powstanie przedszkole. Dzień dobry Państwu.
Miło mi Państwa powitać w Szkole Podstawowej w Dobrczu, w której już czwarty dzień odbywają się zajęcia w klasach 1-3 na miejscu, w końcu na miejscu w szkole. Myślę, że w bezpiecznych warunkach, gdzie dokładamy wszelkich starań, żeby nasze dzieci i ich rodzice czuli się bezpiecznie. Funkcjonuje też punkt przedszkolny i oddział zerowy, także dzieci w szkole jest sporo. Cieszymy się tym, bo w końcu słychać hałas, w końcu słychać tupot stóp po podłodze, więc ta atmosfera chociaż trochę przypomina tę sprzed nauczania zdalnego. Do nauczania zdalnego już troszkę przywykliśmy, ale staramy się też, żeby dzieci tutaj w jak najlepszych warunkach się uczyły. I jesteśmy właśnie w sali, w jednej z sal, w których przybyły nam projektory multimedialne, monitory, dzięki którym dzieci będą mogły też w inny sposób się uczyć. Takich monitorów mamy 3 w szkole w ramach programu Aktywna Tablica. Więc myślę, że mali entuzjaści wszelkich nowinek technicznych będą się czuli tutaj fantastycznie i będą mogli wiele nowych rzeczy dzięki temu poznawać. Przy tej okazji bardzo miło mi przekazać informację, że jesteśmy gotowi do tego, żeby zrealizować uchwałę Rady Gminy Dobrcz o tym, że w szkole podstawowej powstaje przedszkole. Od września 2021 będziemy zespołem szkolno-przedszkolnym. Już jesteśmy do tego przygotowani. Niebawem już będzie rekrutacja, bo już w lutym na pewno się rozpocznie rekrutacja do przedszkola numer 2 w Dobrczu. Serdecznie Państwa zapraszam. 2 sale pięknie przygotowane, odnowione, z pięknymi nowymi łazienkami już czekają na dzieci. Serdecznie Państwa zapraszamy. W październiku ubiegłego roku gmina złożyła wniosek w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Plus 2021. 15 stycznia minister rodziny i polityki społecznej opublikował wyniki konkursu. Dla gminy Dobrcz została przyznana dotacja w wysokości 19 200 zł na funkcjonowanie żłobka gminnego Kraina Bobasa. W trosce o najmłodszych placówka zakupiła dwufunkcyjne lampy bakteriobójcze, które umożliwiają skuteczną dezynfekcję powierzchni i powietrza z drobnoustrojów, w tym zarodków grzybów, pleśni, wirusów i bakterii. Nowy rok Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu rozpoczęła z rozmachem. Instytucja zakupiła 10 czytników e-booków i przystąpiła do bazy Legimi. Dzięki współpracy z konsorcjum Legimi, polską wypożyczalnią książek elektronicznych, czytelnicy mają do dyspozycji katalog ponad 60 tysięcy pozycji. Biblioteka zakupiła dostęp do 20 kodów. Zakup 5 kodów dostępu finansowany jest w ramach dotacji programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną. Zasady korzystania z e-booków Legimi znajdziecie na stronie internetowej biblioteki. Jak uzyskać kod do Legimi? Można go uzyskać osobiście w bibliotece lub wysyłając e-mail o treści kod Legimi na adres biblioteki, podając też swoje imię i nazwisko. Przed budynkiem biblioteki pojawił się wrzutomat. To samoobsługowe urządzenie umożliwia zwrot książek poza godzinami pracy instytucji. Styczeń w Dobrczu obfitował w wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym. Gminny Ośrodek Kultury przygotował ofertę ferii zimowych realizowaną online. Obejmowała ona warsztaty plastyczne, domowe eksperymenty oraz zajęcia taneczne. Dużą oglądalnością cieszyło się przedstawienie teatralne pod tytułem Świnki 3 Pepa Mela Kwi. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci pod tytułem Zima moich marzeń. Ponadto Ośrodek Kultury wspólnie z Zespołem Szkół Agroekonomicznych w Karolewie ogłosił konkurs fotograficzny dla młodzieży i dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego pod nazwą Zima w moim regionie. Prace można zgłaszać do 21 lutego. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych oraz w siedzibie obu placówek. Gminny Ośrodek Kultury pamiętał także o babciach i dziadkach. Z okazji ich święta dzieci miały możliwość nagrania życzeń,
które przeplatane były występem dziecięcego zespołu gitarowego podczas koncertu Niespodzianki. Pewnie nie jednej babci czy dziadkowi łezka zakręciła się w oku. W niedzielę 31 stycznia odbył się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem fundacja zbierała pieniądze na zakup sprzętu dla dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W tym roku z uwagi na pandemię nie było możliwości zorganizowania hucznej imprezy finałowej, a całość wydarzeń mogła odbywać się tylko online. Mimo tego nie poddaliśmy się i tradycyjnie w gminie Dobcz został utworzony sztab. Pomagać mogliśmy, wrzucając pieniądze do e-skarbonki, 22 puszek stacjonarnych w sklepach, do puszek 38 wolontariuszy, także z gminy Osielsko i z Bydgoszczy, oraz licytując na Allegro. Zamiast finałowej imprezy od godziny 16, co godzinę na fanpage'u Gminnego Ośrodka Kultury odbywały się relacje na żywo ze sztabu, podsumowanie licytacji, wywiady i mini koncerty. A o godzinie 20 tradycyjnie wystartowało światełko do nieba. Na chwilę obecną nasz sztab zebrał ponad 48 tysięcy złotych, a liczenie nadal trwa. Pasmem sukcesów rok rozpoczęli mali piłkarze z klubu sportowego Wisła Strzelce Górne. 17 stycznia Młodzicy 2009 i Młodsi udali się na turniej Pelican Cup do Szubina. Drużyna wróciła z pucharem za drugie miejsce i nagrodami indywidualnymi. Zawodnik Wiktor Mandyszewski został najlepszym zawodnikiem turnieju. Kolejny weekend również był bardzo pracowity dla zawodników i trenerów. W sobotę 23 stycznia klub był gospodarzem dwóch turniejów halowych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Ligi Halowej, notując pierwsze i drugie miejsce. Natomiast w niedzielę Orlicy wzięli udział w turnieju Bzyki Cup 2021 w Żninie, gdzie zajęli trzecie miejsce. Turniejowe zwycięstwo uciekło naszej drużynie po stracie bramki na 10 sekund przed końcem meczu. Korzystając z ferii zimowych i opadów śniegu, klub ogłosił konkurs na najlepszą klubową maskotkę ze śniegu. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w listopadzie 2019 roku gmina Dobcz złożyła projekt pod nazwą Place Zabaw – Nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Dobcz. Prawie rok cierpliwie przechodziliśmy przez kolejne etapy oceny, aż w październiku 2020 roku nastąpiło podpisanie umowy. W ramach projektu zostaną wymienione i uzupełnione urządzenia placów zabaw w miejscowościach Dobcz, Kotomierz, Borówno oraz zbudowane od podstaw w miejscowościach Kozielec, Strzelce Górne i Stronno. Wszystkich mieszkańców zachęcamy do korzystania z bezpłatnego samorządowego informatora SMS. W tym celu należy wysłać kod rejestracyjny pod numer 661-000-112 oraz do pobrania mobilnej aplikacji Gmina Dobcz, za pośrednictwem której można otrzymywać komunikaty o lokalnych wydarzeniach, a także samemu zgłaszać usterki. Gmina Dobcz korzysta z możliwości pozyskania środków zewnętrznych, dzięki którym nasza okolica z roku na rok staje się piękniejsza, nowocześniejsza i przede wszystkim bardziej przyjazna dla mieszkańców. W miesiącu styczniu gmina Dobcz złożyła 5 wniosków o dofinansowanie projektów na realizację przedmiotowych zadań. Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na miejsce rekreacji w Strzelcach Górnych. Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno. Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Magdalence. Przebudowa drogi gminnej w Suponinie. Prezentacja nowych form sprzedaży w działalności rolniczej, czyli wizyta studyjna w Minikowie. Całkowity koszt zadań to 2 356 190 zł i 4 grosze, przy czym aż 1 727 846 zł i 20 groszy to kwota, o którą ubiega się samorząd
przy wkładzie własnym wynoszącym 628 343,84 zł.